wiesz, święta trójca. Właśnie, no to się okaże. Zaraz. No się uzupełniamy, my byśmy sami nic nie powiedzieli. Ale że ja dyrety, jestem to... ten bukojciec. <laughs> <laughs> Dlatego siedzisz tu. Dobrze, panowie, dajcie znać, kiedy poczujecie się zrelaksowani. Myśmy myśleli, ośrodowo. że już zaczęliśmy. A, no to czemuż by nie? Drodzy Państwo, 14 września na platformie Netflix zadebiutuje wyczekiwany od dawien dawna film Broad Peak, oparty na prawdziwej historii polskiego himalaisty Macieja Berbeki. A tymczasem już dziś w filmowym webowym podcaście musimy porozmawiać o kinie. Mam wielką przyjemność gościć reżysera Leszka Dawida oraz odtwórcę głównej roli Ireneusza Czopa. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę zacząć od tego pytania, ponieważ od momentu, kiedy panowie się zobaczyli, to zobaczyłem e, taką męską przyjaźń, jakiej nie widziałem chyba już od dawna. I ciekawi mnie, no, czy realizacja takiego filmu jak Brodpik w tak niebezpiecznych miejscach, okupiona tyloma różnymi wyżyczeniami, tyloma różnymi przeżyciami, cementuje po prostu męską relację i sprawia, że to jest coś na śmierć i życie. Że panowie już być może nie nakręcą więcej żadnego filmu, ale i tak, jak się zobaczycie, o, to Co będzie dokładnie życzenie. taki, to będzie taki uśmiech. Co za życzenie. No może jednak coś spróbujemy. Spróbujmy, nie. tak. I chętnie w tym układzie. To cementuje, nie nazwałbym tego męską przyjaźnią, bo ona ma wiele takich kobiecych walorów w tym sensie czułości i wrażliwości, ale... Mm, Taka, taka, taka historia, jak wspólna realizacja Broadpeak w tych okolicznościach cementuje, ale to też jest chyba charakterystyczne dla w ogóle relacji reżysera z aktorem. Aktorką. Myślę, że może nie w każdym przypadku, ale ja lubię takie relacje, w których jesteśmy jakoś w takim organicznym kontakcie, że po prostu lubimy ze sobą pracować. No to to jest chyba też wielki komfort, bo nie zawsze się chyba tak zdarza, że reżyser i aktor po prostu spotykają się i okazuje się, że to jest takie match made in heaven. Hmm. To ja powiem o tym? Śmiało. Nie, oczywiście, że nie zawsze tak się zdarza. To był proces nie? I, i też ten proces nie był do końca em, taki czytelny. Bo my wychodziliśmy w treningi, ale też w, mieliśmy próby, mieliśmy spotkania. Czasami to było na no, dystansie. Le, Lechu szedł na przykład cały dzień i nie odezwał się do mnie słowem um, i, i miał słuchawki i słuchał sobie swojej muzy. I ja tak patrzę i mówię, nie wiem, chyba mnie testuje, <grym>, czy ja w ogóle <grym>, mogę być w jakiejś relacji. Po czym, po czym sobie coś wyjaśnialiśmy i to było fajne, nie? Um, zwłaszcza te. Te wyprawy, które uczyły nas tego oddychania w górach i charakteru. I okazywało się, że, że no lechu ma, ma wychodzenie swoje i wspinał się, i, i dla niego to jest. I on się tam czuje jak ryba w wodzie, jest nie do, nie, do, nie, do, nie do zajechania, naprawdę. Po prostu ma, ma taką petardę Przecież w nogę. No tak, dobra, dobra. A, a ja musiałem się tego uczyć od przedszkola. I rzeczywiście. To się buduje przez też taką biologię. My byliśmy w tych warunkach takich naprawdę trudnych, że ciężko o wodę, ciężko o spanie i trzeba być dla siebie czułym, czasami trochę więcej niż tutaj na dole. I to tak powoli, powoli wchodziło i pamiętam taką, taki moment już w Alpach, kiedy Lechu mówi: Wierzę, ale to ty idziesz na żywca, a ja cię tylko asekuruję. I to mnie wzruszyło i. i Mam nadzieję, że to zostanie we mnie. Dzięki. Ja ci dziękuję, Jerku. Jednym tak. słowem, aktor ma poczucie, że nie tylko metaforycznie ma w spalcie że ser, ale tutaj jest. nie paru. Nie, to, to, to było no. na linii. No, to, no, to jest tak, że, że y, czasami pytałem, czy to jest bezpieczne, y, i ludzie mówili: tak, jasne. <laughs> <laughs> ale dla mnie było bezpieczne to, że tam jest Lechu. Mm -hmm. No właśnie, ciekawi mnie, jakiej muzyki najlepiej słucha się w takim razie w górach, na słuchawkach? Oj, to d, 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 myślę, że dużo by o tym opowiadać, ale d, 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 w tym kontekście to jest ciekawe, że, że, że to jest, jak Irek o tym wspomniałeś, że to jest proces, nie? To znaczy, że ten rodzaj zażyłości, czy te, też ten rodzaj m, no, takiego teamu buduje się poprzez poznawanie siebie i akceptowanie siebie, swojej odrębności, tego, jak to po prostu funkcjonuje i jak to pracuje. No bo jeżeli wyjeżdżamy na taką wyprawę w Karakorum, no to gdzie rozróżnić czas prywatny od pracy, nie? Właściwie ciągle jesteśmy w pracy w pewnym sensie, więc musimy wygospodarować dla siebie jakiś rodzaj takiej przestrzeni, który jest przestrzenią potrzebną człowiekowi do funkcjonowania. Ja jestem taki, który musi się po prostu odciąć. Ja nie umiem funkcjonować non stop po prostu w grupie ludzi, bo potrzebuję mieć odrobinę samotności. I ten rodzaj zaufania, że człowiek jak się oddali trochę i, i Milczy przez cały dzień, nie jest nastawiony przeciwko, tylko przy nikomu, tylko jest po prostu jakąś integralną częścią tego, tego faceta, no to, 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 to wtedy zaczynasz kogoś rozumieć, zaczynasz funkcjonować po prostu na zasadzie rzeczywiście ty i wzajemności. Więc ja to yy, yy, bardzo lubię takie wyjazdy, które są przenikaniem się pracy i życia. Ale co z tą muzyką? <laughs> Muzyki nie um, 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 tak tak a nie bo to, bo to zależy chyba um, jaki, jest, y, jaki jest odcinek w którym um, który pokonujesz ja bardzo lubię Jacka White'a <discussion> i ten Jack White jest um, Fantastyczny w niektórych momentach, a w niektórych po prostu um, trzeba go wyłączyć. I naprawdę, de facto, to t, um, często mnie inni łącznie z Jirkiem pytali, jakiej muzyki słucham. A ja po prostu miałem słuchawki w uszach, żeby wszyscy dali mi święty spokój i nic żadnej tam muzyki nie słuchałem. Tylko chciałem mieć po prostu rodzaj takiego wy, 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 wyciszenia. Mm. Tak. Hmm. No dobrze, czyli Jack White, a czasami po prostu słuchawki jako świątynia. Samotności, ostoję spokoju. E, ciekawi mnie, panowie, czy pamiętacie być może moment, kiedy poczuliście, że rzeczywiście ta sztama się narodziła, i każdy już jakby darzy drugiego i sympatią, i zaufaniem, i nie zastanawia się, co drugi myśli, czy, czy, czy już zaakceptował tego pierwszego. Był taki moment na planie zdjęciowym, a może narodził się już wcześniej? Ja to, to ciekawe pytanie i ciekawe, jak ty na Irek, patrzysz, no. bo nigdy o tym nie gadaśmy w momencie, w którym to się rodzi. Ja mam coś takiego, że w momencie decyzji castingowej, to to już jest dla mnie jasne, że idę z tym człowiekiem po prostu wszędzie nie. I, I jeszcze się nie znamy. No, trochę pracowaliśmy razem, nie, ale nie aż tak dużo. Mm, ale ja już wiem, że to jest, to może być szorstkie, to znaczy często są po prostu te relacje dość szorstkie ze względu na trudność, nie wiem, roli, postaci, pytań, które się z tym, z tym rodzą. I to nie jest takie spijanie sobie z dzióbków, ale to jest po prostu bardzo. Duża zażyłość, w której, no, tu dużo gadać. Na tym facecie wisi ten film, nie? I co ja mogę zrobić bez niego? To znaczy, ja, jako reżyser, jestem kompletnie bezradny, jeśli ten człowiek tego filmu nie uciągnie. Więc ja całą moją energię pompuję w to, żeby y y y dać mu pewne przekonanie o tym, że. Że to w sobie ma i żeby w ogóle nie pojawił się moment zwątpienia, że on to może zrobić. Nie? Więc y, nie ma w tym żadnej koniunktury. Ja po prostu naprawdę d, e, lubię ludzi i chyba dlatego się muszę od nich odciąć y, od czasu do czasu, w tym sensie takiej mhm. pielęgnowania tego, tej równowagi i, y, i się po prostu wybieram w podróż, to od razu. No. A proces trwa. Tylko, y Wskakuję w to od razu. A jak wyglądało to w przypadku pana aktora? Ja po prostu lubię. Mm -hmm. I ja mam do niego zaufanie. Czy to się rodziło, czy to było od razu, nawet nie umiem tego zdiagnozować. Po prostu w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać szczerze. Ja myślę, że ten moment był na początku, już na castingu. Nawet nie tym pierwszym, tylko jeszcze do twojego poprzedniego filmu. I Lech ma jakiś rodzaj uważności i w słuchaniu, i w wypowiadaniu się, który mi szalenie odpowiada. Że on czasami musi przemilczeć coś, żeby przemielić w tych swoich procesorach, tych jest tam naprawdę jakiejś nieprawdopodobnej ilości, żeby odpowiedzieć nagle, wiesz Irek, mnie chodzi o obecność i to zostaje we mnie. Ja stawiam sobie takie pytanie, co to znaczy w ogóle obecność? Co to znaczy obecność Lecha? Co to znaczy obecność moja? Co to znaczy obecność innych ludzi na planie? I znaczy, Ja myślę sobie tak, że ja nie chcę tutaj żadnych laurek robić. E, natomiast jeśli miałbym z kimś iść w górę, no to e, pójdę z Lechem już. Tak, to to bardzo miłe, ale rzeczywiście musimy chyba uciekać z tego, z tego obszaru, w którym zaczniemy <grym> tak, za dużo Tak, nie w rzeczy... namiocie. <grym> <grym> bardzo o tym marzyliśmy. Ale, Staraliśmy się tak. I niestety... Ale Lech, nie, bo musimy jedną rzecz zrozumieć. To, znaczy, to nie jest opowieść o tym, jak się rodzi nasza przyjaźń. To, to jest... To jest coś, co się zdarzyło i super, bo nie robi się filmu przez 3-4 lata. Nie kręci się w tak ciężkich warunkach, a więc to była wartość dodana absolutnie. Oprócz ciągłej pracy, no to jednak była ciągła wyprawa i, i też szukaliśmy takich, takich przestrzeni dla siebie, no, nie wygłupiajmy się, no, nie, nie możemy zwariować, że cały czas kręcimy, albo cały czas trenujemy, no musieliśmy czasami zażartować, no było sporo różnych, różnych fajnych przestrzeni. To są też inne perspektywy, nie? Perspektywa aktora i perspektywa reżysera to znaczy częstotliwość pracy. Znaczy ja się zabieram za jeden projekt i trwa 8 lat, w związku z tym wiąże się z jakimiś ludźmi na, na dość długo i, 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 i rzadziej, nie? I to, co zrozumiałem też podczas tej, 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 tej tego naszego wspólnego doświadczenia bardzo dobitnie, mhm. co oczywiście jest y, jakoś m, oczywiste, ale, ale do mnie dotarło to z ogromną siłą, że w, te, że w film trzeba wchodzić po prostu z grupą ludzi, z którymi ci jest dobrze. Mhm. Czyli klasyczną grę, przed wyprawą na. Po przed podróżą zbierz drużynę. No właśnie, 8 lat łącznie trwało. Od momentu, kiedy jakby zainteresowałeś się tym projektem, on pojawił się w Twoim życiu do czasu premiery. No, i to aż się ciśnie samo na usta. Masz poczucie, że ten film zmienił Cię i jako artystę, i jako człowieka? Mhm. Mm tak, nauczyłem się cierpliwości. <grym> nauczyłem się jakiegoś rodzaju uporu mm, i wytrwałości w tym. Mm, I y no myślę, że tak jestem zupełnie gdzie indziej, wydaje mi się niż d, 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 nawet ni, ni, niczego nie zakładałem, skąd mogłem wiedzieć, ile to potrwa i jak to w ogóle się wydarzy. Wiedziałem, że rozpoczynamy fantastyczną przygodę w momencie, kiedy się spotkałem z Maćkiem i z Krzyszkiem Rzączyńskimi i zaczęliśmy o tym projekcie gadać. To wiedziałem, że wyruszamy w jakąś podróż, która będzie niebanalna, ale trudno było powiedzieć, ile to wszystko potrwa. I teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu, to jestem szczęśliwe, że, ta, że tę podróż odbyłem. Sporo mnie kosztowała, ale mm, się cieszę, że, 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 że tę drogę przeszedłem. A jak to jest z rolą Macieja Berbecki? To jest rola, na którą aktor czeka całe życie? No, co, mam być teraz oryginalny? Oczywiście, że tak. No, to są takie rzeczy, że, że e, czy to jest prezent od losu, czy to jest wyzwanie, czy to jest przygoda, czy czy to jest jakaś lekcja? Nie wiem, ale tak. No, um, jak przeczytałem fragmenty scenariusza, bo przecież całego scenariusza nie, 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 do castingu nie dostawaliśmy, i to był taki odprysk jakiejś rzeczywistości. Ona była dla mnie tak obca i mhm. tak, tak niewpuszczająca, że zastanawiałem się, czy ja w ogóle tam się mogę znaleźć. Potem zaczął mnie. Um, Zapraszać Maciek Berbeka na te, na te wyprawy, ale też do swojego domu, też do swojej postawy. To było czasami nawet takie zawstydzające dla mnie, więc po prostu poszedłem krok za krokiem za nim. I, i czy się czeka na taką, taką rolę? No. Ja się cieszę, że ona zaistniała. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego może być na mojej drodze życia. Ciekawi, mnie też jeszcze taka kwestia, jak szerokie pole do interpretacji postaci ma aktor w przypadku właśnie, kiedy wciela się w autentyczną osobę? Ile tutaj jest jakby pola manewru? Pewnie pewnie. Yy, Powstało dużo doktoratów na ten temat. Jak się pisze, i jak się robi filmy biograficzne, i pewnie są jakieś takie matryce, które. Ludzie sobie tworzą, że to jest szlachetne naśladownictwo, że to zaczynamy się nie wiem, wcielać biologicznie w coś, a tu odtwarzamy jakieś fragmenty w takim pełnym realu mm -hmm. dokumentu. Myślę, że to jest u mnie shaker. To, że to jest tak, że w zależności od tego, jaki był czas wchodzenia w te rzeczy, to, to bardziej lub mniej przyjmowałem. Pamiętam taką dziwną rozmowę. Wiesz, jak rozmawialiśmy na ten temat, czy mam mówić po zakopiańsku, czy nie. Tak. I Lechu tak patrzył na mnie i mówi, to nie w tę stronę. To nie o to chodzi. I ja tak zacząłem się zastanawiać, czy, czy mam tak naprawdę odtwarzać tego maćka, czy też tylko wziąć go w siebie i zobaczyć, jak on się we mnie urodzi. Tak naprawdę. To w tej chwili mamy um, określenie tego, jaka była moja droga, bo, ponieważ już pierwsi widzowie wracają. Mm -hmm. I to są widzowie, którzy znali Maćka, znali Ewę. To, to jest e, jego rodzina, to są jego przyjaciele, e, jego mama, synowie. To jest wzruszające. I, i, e, I ich zdanie chyba dla mnie jest najcenniejsze. To znaczy, oni mówią, jest jakiś, jakiś duch, e, że, że to jest jakiś, nie wiem, smak tego życia, który, który e, które miał Maciek. Za tę za recenzję dzięki. No to jest chyba najważniejsza recenzja dla was, hmm. osób, które jakby musiały zmierzyć się absolutnie z tą historią i pokazać ją. Widzą na ekranie. No ale właśnie, e, rozmawialiśmy już o tym przed wejściem na e, antenę, o tym, że ta historia rodziła się kilka razy. Najpierw, oczywiście, w, w, na etapie pisania scenariusza, potem były zdjęcia i trzeci etap, czyli montaż. E, wspominałeś już o tym wywiadzie, że to był dla ciebie najtrudniejszy etap, ponieważ w zasadzie mogłeś pójść w każdą stronę i, i ten materiał, który zgromadziłeś na planie zdjęciowym, mógł przyjąć. Kilka, kilkadziesiąt, kilkaset różnych form. Czy myślisz, że, że ten film mógłby wyglądać zupełnie inaczej? gdyby się jednak poszedł w innym kierunku? No, ja bym nie poszedł, ale mógłby wyglądać. Mhm. Tak. To znaczy, jest. Hmm, wchodzisz w, w film z jakimś założeniem nie? Ta, w tych elementach. Momentach budowania filmu warto wspomnieć jeszcze casting. Bo tak naprawdę ten film się pisze wtedy, kiedy się go pisze, kiedy się go obsadza i kiedy się go montuje. Zdjęcia to się jakby tym dzieją. Nie? Ale de facto w tych trzech momentach ten film powstaje i ten trzeci, ten, trzeci, ten trzeci moment montażu, czyli przepisania tego filmu na nowo, jest jakimś dociera do ciebie dopiero. Znaczy, ten film dopiero cię uczy. Zaczyna cię uczyć materiał, patrzysz co masz, patrzysz co w tym filmie, jak ten montaż może działać, żeby wykorzystać ten potencjał, który jest, jak to się ma do pierwotnych założeń, co się udało, co się nie udało. Suma summarum, składasz film w taką pierwszą układkę i zazwyczaj ona jest na tyle um, niedobra, że to jest rodzaj... Na, na tyle niedobra, bo, bo jest po prostu niedoskonała, nie? Daleko jest od um, od Twojego wyobrażenia filmu i ta droga, którą, którą trzeba pokonać do tego, żeby on ten film się tam znalazł. Gdzie ma się znaleźć, jest długa i trzeba się tego nauczyć. Więc to, że mówię, że jest niedobra, to nie jest coś takiego, co jest, mnie zaskakuje, tylko coś, co jest naturalne. Wiadomo, że tej pierwszej układki się nikomu nie pokazuje, bo wszyscy, mimo tego, że zapewniają, że umieją oglądać work in progress, to chcą oglądać po prostu gotowy film. Nie? W związku z tym tę pierwszą układkę zachowujesz dla siebie i montażysty i, i, i oglądacie to i mówicie sobie po tej pierwszej układce, mówimy sobie, co w tym materiale po prostu jest najsilniejszego. I to, co było najsilniejsze w tym materiale, to był pewien. Pewna asceza, pewien, pewien, pewna surowość inscenizacji i, i, i nastawienie na obecność, często to, to słowo eksploatowane, ale jednak super ważne na obecność Irka w roli. Mhm. I, mm, i, I czuliśmy wyraźnie z montażystą, że to są rzeczy, których po prostu nie możemy zgubić. To znaczy, w budowaniu narracji tego, tego filmu nie możemy bać się pewnej um, oszczędności i też powolnego tempa i też takiego no, igrania z losem, żeby w tej narracji nie pokusić się o jakieś po prostu dodatkowe atrakcje, które. Sprawiam, że film będzie, nie wiem, żywszy, będzie atrakcyjniejszy, ale nie będzie miał tego, co jest w nim najistotniejsze, nie? Więc proces zbudowania tego tej narracji w taki estetyczny sposób, który, no, jest w pewnym sensie trudny do odbioru. To nie jest łatwy film, to nie jest film, który trzeba się mieć na niego gotowość i trzeba po prostu chcieć w niego wejść i ta ta, taka decyzja, żeby zrobić taki film, który jest może za duże słowo, ale bezkompromisowy, w tym sensie mm. bezkompromisowy, że, 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 że nie przyjmuje rozwiązań, które by no, z poziomu narracji zmieniły trochę a, wizerunek tego filmu. Nie? Więc y, od, obronienie tego d, y, było bardzo trudnym procesem, bo, no, bo, bo to trwało. No właśnie, bo myślę, że jedną z najbardziej zaskakujących rzeczy w tym filmie było dla mnie to... Że kładziecie na znacznie większy nacisk na pierwszą wyprawę Macieja Berbeki na Broadpeak, niż na drugą. W hollywoodzkim filmie wyglądałoby to tak, że pewnie ta druga zajmowałaby sami pół filmu i opowiadalibyście jakby kulisy wszystkich tych wypadków, które potoczyły się tuż po, 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 po wejściu na górę. A czy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości istnieje ta nakładka y, montażowa, wersja montażowa, w której jest rzeczywiście tej drugiej wyprawy? Czy to zawsze był pomysł taki, żeby skończyć w ten, a nie inny sposób? Taki był pomysł na, na, na poziomie scenariusza i do takiego poziomu, do takiego etapu wróciliśmy na etapie, do takiego, do takiego układu, mm -hmm. do takiej proporcji wróciliśmy na etapie montażu, bo ty, yy, yy, dla mnie ta pierwsza wyprawa jest kluczowa z dwóch powodów. Z jednego powodu, jeden powód to jest taki, że Maciek ociera się tam o śmierć. To znaczy, że on jest bardzo blisko, właściwie jest już po drugiej stronie, udaje mu się z tego wyjść. I to doświadczenie śmierci, prawie śmierci jest super kluczowe do, do tego, żeby przyjrzeć się postaci, która podejmuje jednak decyzję, żeby tam wrócić, nie? I bez tego doświadczenia, które jak gdyby ta pierwsza część była, nie wiem, krótsza albo jakoś inaczej poprzecinana, nie był Byłoby tak sugestywne i tak mocne. W pewnym sensie nie ma tego dylematu, czy nie ma tego, tego ciężaru powrotu tam na Broad peak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że ta pierwsza, ta pierwsza wyprawa naznacza maćka. To znaczy ten przedwierzchołek i poczucie jakiegoś rodzaju kłamstwa, które nie jest, nie jest w życiu, nie byłoby zamierzone ze strony Maćka, a jednak przypięte do niego. Nie był w stanie po prostu się z wizerunku kłamcy wydostać, a ten wizerunek został mu zbudowany kompletnie jakby sztucznie i w oderwaniu od niego. W związku z tym był zupełnie w tym bezsilny. żeby zrozumieć ten, ten podczas, w którym się znalazł, to ta pierwsza wyprawa po prostu musiała być kompletna i ona w tym sensie jest... Kluczowa, cała reszta jest jakimś już powrotem do czegoś, co my mamy ustanowione. Więc te wszystkie warianty montażowe, które rozcinały nam tę pierwszą wyprawę albo jakoś ją żonglowały, po prostu zabierały najistotniejsze, co w tym filmie jest. Bo właśnie wizerunku kłamcy. Przypominam się, znakomita, bardzo niepozorna scena w waszym filmie, kiedy główny bohater siedzi sam w pokoju i na ścianie wisi Wenecka maska e, błazna chyba. Czy to była zamierzona metafora, czy, czy może ten błazen gdzieś tam się powie przypadkowo? Ale świetnie, jakby oddaje to, co akurat siedzi w głowie bohatera. To jest film znakomicie zrealizowany. I muszę przyznać, że przeczytałem, że tam jest mnóstwo efektów specjalnych. To byłem zaskoczony, bo tych efektów zupełnie nie widać. Ciekawi mi jakby doświadczenia aktorskie, Twoje. Praca, przypuszczam, na Greenboxie też z nowinkami mieliśmy technicznymi. Greenboxu. Nie było? Nic? Nie, 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 nie mieliśmy greenboxu. Wszystko Lechów na żywo będzie chyba bardziej precyzyjny i powie czy były trzy czy cztery ujęcia beze mnie w sensie tych takich kaskaderskich też, też ujęć czy, czy w ogóle chodzenia po, po górach. Um, może to głupie, może to chłopięce, ale sobie założyłem, że chcę zrobić wszystko. Um, I starałem się być do tego przygotowanym. To mnie chyba też najbardziej zapraszało, że mogę się z tym zmierzyć. Że nie będę udawał, tak? że, że, że mogę to przepuścić przez siebie od początku do końca. Ten oddech, tę wysokość ludzi. Czy było niebezpiecznie? Bywało. To są góry. Mhm. Czasami trzeba było wejść w tym dziewiczym śniegu, bo nie można było zostawiać śladów, nie można było nawet tego sprawdzić. Szliśmy w lotnej na przykład z Jamesem i on był po drugiej stronie, stronie grani. Przewodnikiem. Przewo przewodnikiem Jamesem, przepraszam, bo nie powiedziałem i VBV. I e My się nie widzieliśmy. I szliśmy czasami 15, 20, 30 minut, i pytałem się na radiu, gdzie, gdzie wy jesteście z tą kamerą. A więc to były takie takie moje osobiste też, też przeżycia. I nie wiem. To, to nie do końca jest też opowieść o tym, jakie są moje zmagania z górami, bo było tyle tych treningów, że właściwie w pewnym momencie już się. Jakby to powiedzieć, oswoiłem się z jakimiś zadaniami, i czy, czy z tymi sznurkami, czy z tymi szpejami, czy z rakami. Było łatwiej, nie? że już się nie czuło takiej niepewności, natomiast głównym moim zadaniem jednak było oddanie Maćka. Mhm. A więc w pewnym momencie musiałem się odpiąć od tego, czy umiem to zrobić i, i przyszpanować, że, że wszedłem na tę górkę. Tylko zobaczyć, co on tak naprawdę czuje w tym śniegu im rodzi i mrozie mhm. i jeszcze paru innych rzeczach. I to było kluczowe dla mnie, także cieszyłem się, że Irek tego ochoczo podchodzi do tej koncepcji uczestniczenia w tych wszystkich zdjęciach na żywo. Tam w tym filmie nie byłoby wiele więcej, gdyby zabrać wspinanie i ten rodzaj obecności w górach. W związku z tym, jeżeli to nie miałoby się odbywać, naprawdę to nie wiadomo, co by się miało odbywać. W związku z no. tym to było super, że Ilek się na to godził. Um, to nie jest wcale takie oczywiste. Znaczy, ja z perspektywy reżysera, czy też produkcja ze swojej perspektywy, myślę, że na Zachodzie czy w Stanach na pewno mielibyśmy ogromny kłopot. Żaden z agentów by się nie zgodził, żeby. Był W ogóle to nie ma mowy, nie? Żeby, żeby wejść tak. w taki rodzaj przygody. Więc myśmy, jeśli chodzi o, o aktorskie działania, Irka byli wolni od jakichkolwiek efektów specjalnych. Ilek na szczęście nie musiał okay. niczego udawać w green screenach. Jak mówimy o tym, że tam jest masa efektów, masa to może nie, niewłaściwe słowa, ale dużo, to mówimy o pewnym połączeniu Alpi Karakoru, nie? Okay. to znaczy to Czyli dobudowanie... obędzimy... Stenografii cyfrowej. Do, do, do wy, 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 wymiana tych gór, które są w Alpach, e, równie wysokie i niebezpieczne, ale jednak mają trochę inny charakter. Nie? Więc my jesteśmy na poziomie e, Blanka, czy tuż pod nim i realizujemy w dość jednak ekstremalnych warunkach, a mimo wszystko od Szymek kapenia, który odpowiadał za efekty specjalne, był bardzo precyzyjny i bardzo pieczołowicie od, o, oddawał m, ten charakter karakorum tam, gdzie tylko. tylko Pomógł. W związku z tym oni zrobili yy, sporo roboty takiej właśnie łącząc Karakorum z Alpami, i trochę roboty było już takiej bardzo technicznej na te nasze sprzętowe działania, w sensie kamery i ekipy musiały być zabezpieczone jakimiś linami, no nikt nas bez sznurka przysłowiowego by nie puścił. Ci przewodnicy w związku z tym musieliśmy po prostu usunąć jakieś sznurki, które trzymały ekipę, kamerę czy coś i czasami z wierzchołka wisiały. A mieliście czasem poczucie, że jesteście naprawdę... Parę milimetrów od tego, żeby mogło się wydarzyć coś niedobrego, że, że jakby to chęć zdobycia jak najlepszego ujęcia, chwasta trochę takich, jak takich rzeczy. No. Były inne perspektywy pewnie, prawda? Bo, bo inaczej się widzi. Yy na żywca, inaczej się widzi przez kamerę, inaczej widzi aktor. No, tam, gdzie jesteś, tam masz punkt, jakiegoś, punkt uwagi, no bo, bo pamiętam takie zejście na merdeglasie To było grube, bo naprawdę ja byłem zabezpieczony te, oczywiście liną i to było takie u, które przechodziło za kamerą. Kamera patrzyła w górę. Zejście było naprawdę no, bardzo strome, bardzo strome. Tak. I Lechu mówi: Wiesz co, jak idziesz tak bokiem po niemiecku, czy tam po prusku, po francusku, to, to nie pasuje. Weź, weź iść po prostu normalnie przodem, w dół. Mhm. Ja miałem ciężki plecak. Tak sobie wymyśliłem, że ten plecak, on, on, on powinien trochę ważyć, bo raz, że dawał mi stabilność, a dodawał pewnego rodzaju prawdy. I, i zacząłem iść przodem w dół i poczułem, że te raki mi się nie wbijają, nie wpinają mi się i naprawdę się bałem e, a właśnie wtedy James mówi do mnie wiesz Irek, jak polecisz w dół to ja tam nie wiem co jest, uważaj na skały bo tam może być jakaś lufa, taka 200 metrów ja mówię, co ty mówisz w ogóle do mnie? Jak polecę? No bo wiesz, no to, to taka luźna jest stalina, czy ja tak nie, nie wiem, czy cię wyłapię. No to, no to wiesz, było parę takich rzeczy. To jest nic. To jest nic, bo Julosus, który szwenkował, robił rzeczy, które dla mnie były absolutnie niemożliwe. Mieliśmy takie dwie rynny, które się zrobiły od naszych zjazdów. Nie wiem, czy ja mogę to o tym powiedzieć. Tak, Przymieram. Dobra, bo w, czekają. By, były takie dwie rynny równoległe, mm -hmm. które wyrobiliśmy z Julem. Ja jechałem w jednej, hamując na czekanie, 70 metrów, 60 metrów, trudno powiedzieć tak naprawdę. A on jechał w drugiej z kamerą. Mm -hmm. I ja w pewnym momencie grania nagle tak uświadomiłem sobie, Jezu, jak on jedzie. Ja mam czekan i hamuję. A co on hamuje na kamerze? No, to, co on robił, to było absolutnie niesamowite. To, co robiły y, dziewczyny z charakteryzacji, ze skryptu, z y, ludzi, którzy y, pisali się na to, żeby wyjść ze schroniska i godzinę iść do miejsca, do lokacji, gdzie potem przez 10 godzin w mrozie będą stali i y, y, realizowali jedno ujęcie. Czy, dobra, no parę ujęć. A potem nagle słyszymy krzyk Grega, e, Bitmara, który był szefem właśnie przewodników alpejskich. Mówi, uciekamy, uciekamy, bo będzie dupuwa. Mówi, a to jeszcze jedno ujęcie, daj jedno ujęcie i nagle wracamy w takiej zadymie, że nie czujemy, że ktoś się przewrócił i ciągniemy na linię że dochodząc do schroniska, wszyscy są o kompletnie wiecie, wiesz, zasypani śniegiem czy było niebezpiecznie? tak, ale, ale to nie było założenie nasze, żeby się wy, wystawiać na niebezpieczeństwo, po prostu ta aura i, i, i to miejsce powodowały E, że no, no zdarzało się po prostu. Jak tak słucham Irka teraz, to ciekawi mnie, czy reszta aktorów, którzy również e, występowali w, w, w scenach w Broadpeak, traktowali go trochę jako przewodnika stada. Że to był facet, który <grym> wiedział, co robi, i za nim trzeba podążać. I trzeba do jego poziomu też e, dobić. Trzeba pewnie ich zapytać z mojej obserwacji. Tak, no jest coś takiego, że. Irek, który był zaangażowany w projekt najdłużej i w największej skali tego przedsięwzięcia, wyznaczał pewne pewien kierunek, więc jeżeli siedzimy wieczorem na odprawie, którą mieliśmy codziennie w Schryńsku, wszyscy się tam gromadziliśmy i, i omawialiśmy szczegóły realizacji następnego dnia, budując dwa alternatywne plany na wypadek pogody i jednego z wieczoru mówiliśmy o desancie na, na Mont Blanc, żeby zrealizować y, sceny finałowe i mówimy, i y, bitmar wspomniany przewodnik który głowę położył w, tam w Szamonii za nasze bezpieczeństwo. Mm. I nam pozwolili tam kręcić. Opowiada o szczegółach tego, tego przedsięwzięcia: czyli, że wylądujemy tam na Blanku z helikopterami, na grani Blanka, helikopterami w tam w składach po trzy, cztery osoby, i że każdy musi być po prostu przygotowany na to, że helikoptery mogą już po nas nie wrócić tego dnia, bo, bo jak się zmieni pogoda, wiatr będzie, no to po prostu pilot odmówi i nie ma, jakby to, jakby to jest bezdyskusyjne, więc nic nie poradzimy. Jak tylko czekać na dobrą pogodę i się tam zainstalować, a no, wschodzić jakieś... potem dwa dni w dół. Albo zainstalować mhm. w jakiejś jamie na, 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 mhm. na, na, na dwa dni i czekać na lotną pogodę, żeby nas odebrali, więc tłumaczy, co trzeba ze sobą zabrać, jak się przygotować mhm. na ten biwak w jamie śnieżnej, co trzeba ze sobą mieć. I, i słuchają tego aktorzy, słuchają tego ekipany, i wiadomo, że wszyscy patrzą na to, gdyby Irek powiedział sorry, ale jakby ja tego nie robię, no to myślę, że dałby pole do y, y, tego, żeby i każdy spojrzał y, w oczy w wyzwaniu, które, na które się pisze, i powiedziałam, że ja też tego nie chcę, nie? ale. Y, ale to ta gotowość Irka do, 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 do działania w tak trudnym terenie myślę, że otwierała tę przestrzeń też dla innych. Oczywiście trzeba by ich zapytać, ale ja myślę, że to zachęcało. To ja powiem tylko, mhm. bo bardzo chcę o tym powiedzieć. No, Piotr Głowacki, który gra Alkalwowa, to niezwykły partner i e, niezwykły i aktor, i, e, i też wspinacz. On się w ogóle zakochał w górach. E, i to w jaki sposób podchodzi mm, do zadania, górskiego i aktorskiego. Czasami było w kontrze do, do mojego podchodzenia, ale bardzo za to dziękuję, bo, bo my się nakręcaliśmy razem. I, e, i rzeczywiście Piotrek, Piotrek miał coś takiego niezwykłego, że, że potrafił na przykład dwa tygodnie chodzić w tych samych ciuchach. E, w kostiumie, kostiumie. W kostiumie. Po prostu się nie... ubrał jako Alaglwof i hmm. został w kostiumie. Myślę, że, 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 że to było zaraźliwe, takie, takie wchodzenie w postaci... Hmm. E, i, i, I aktorzy, którzy przyjeżdżali, wszyscy po kolei: um. Tomek, Sapryk, um. Simlat, Łukasz, No, no po prostu, Dawid Ogrodnik, um. Maciek Kulik, Kraniszewski, no, um. opowiadać i opowiadać. Hmm. On, oni po prostu się e, jakoś zarażali tą euforią gór. I, I to było niezwykłe. Nawet więcej, mhm. kiedy zjeżdżaliśmy i kręciliśmy z Majką Ostaszewską sceny już domowe i takie ciepłe, no, przepraszam, ona też się zarażała górami. Ona, jak, jak to? Byliście tam, pokaż te zdjęcia. Co ty robiłeś, dlaczego? Ty jesteś inny, jakoś inaczej mówisz. no. To, to było niezwykłe. Czyli co? Jesteś takiego w tych górach, że one po prostu na haczyk łapią. To jest, Każdego. jest, to jakby z tego powodu nie mogliśmy tego realizować gdzie indziej, nie? Mm. bo to, 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 o czym Irek teraz powiedział w odbiorze Majki, czyli o tym, że coś jest jednak dziwnego z tobą, coś jest innego, to to się zdarza po prostu w taki sposób, że d, 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 jeśli się nie zdarzy, to, to, to ja jestem bezradny, nie? dlatego nam zależało na tym, żeby Irek w Karakorum z nami pojechał. No bo co, jak ja mogę o tym opowiedzieć, nie? Sam w Karakorum nie byłem, byłem w Himalajach, to mm. jest kompletnie inne doświadczenie. Himalaja, Karakorum, to są nie, nieprzystawalne trochę, rozmiar i skala jest podobna, ale warunki są zupełnie inne, nie? To się nie da tak, słuchaj, Irek, to ci opowiem, jak tam było. No, to jakby to się nie da, to, to, to trzeba w pewnym sensie ty przywieźć to powietrze, tą przestrzeń ze sobą i ona z ciebie wychodzi, nie? Emanujesz nią Tak, otoczenie. tak, jest coś takiego, że, że, że się po prostu... Masz ją w sobie, no. Ale nie ma takiej wyobraźni, żeby, żeby zobaczyć skalę. Żeby zabłądzić w serakach. Żeby zobaczyć, co to znaczy wspiąć się parę razy na 50 metrów takiego seraka. W tej, na tej wysokości. Na tej wysokości w, w kostiumie. I, I nagle zobaczyć, jak się człowiek czuje, jak, jak oddycha, jak, jak jest mega zmęczony. Że, że to nie jest taki chopsiub, No wiesz no, idziesz w fantastycznej na przykład pogodzie. Nagle okazuje się, że masz dwie godziny do bazy. Ja mówię, no nie dojdę. No po prostu, a wszyscy idą, wiesz, każdy idzie za siebie. Każdy niesie swój plecak, każdy, każdy ma swoje zadanie. Ja mówię, no trudno, wkładam buty w plecak, Zakładam górę i kimam, no bo już po prostu nie mam siły. I podchodzi porter pakistańczyk i mówi cielo. Ja mówię, sam cielo, czyli idziemy, idziemy. O, on mówi, o, to ja ci dam pitę, na chlebek, no bo oni dostawali takie woreczki jedzenia i mieli power taki i uśmiech. No to ja, jak on mi dał ten chlebek, to ja mu dałem batona. No to on mi powiedział o swoich dzieciach. No to ja powiedziałem o swoich. To on mówi cielo? Ja mówię, dobra, cielo. I poszliśmy. No to jak ja mam to wyobrazić sobie takie spotkanie? Jak mam wyobrazić sobie spotkanie z ludźmi, którzy czekają na wejście na Broadpeak? <laughs> I, i, I siedzą codziennie przez pięć dni, patrząc na górę. Ja mówię, co oni robią, wychodząc, siadają, siadając na plastikowych krzesełkach. Nasi przyjaciele czyli czycy, trudne słowo, <tutne> 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 i nagle robią, robią ten brodwik w półtora dnia. To było niesamowite. Alan, Ricky Alan, który spada. Bargiel, który zjeżdża na, na nartach, Stando, który dostaje kamieniem w nogę, Kacper Tekieli, który próbuje uratować wyprawę. No, tam się działo. Mhm. Nasze, nasze kozy i nasze muły ubrane jak na jakąś rewie w, w róż. No, wiecie, no to jest tak, że trudno opowiedzieć o wodzie. Która tam jest, i o jedzeniu. O Ibrahimie, który wyciera ręce w, w, w swoje spodnie i koszule, a potem tymi rękami płucze nasz ryż i, i makaron, i my mówimy zarabiste, bo będzie dzisiaj smacznie. Przerwa na bębnienie na beczkach e, Pakistańczyków, ponieważ oni muszą od, odpocząć i upiec chleb. No, no jak o tym yy, pomyśleć, jak sobie to wyobrazić? No to brzmi w ogóle na materiał, o którym można by kręcić drugi film, jak kręcono Brodpik, albo napisać jakąś naprawdę opasłą świetną książkę, ale z tego co powiedacie, okazuje się, że realizacja Brodpik, oprócz jakby wyzwania artystycznego, było także spotkaniem po prostu kultur. Poznawaniem siebie nawzajem i odkrywaniem czegoś, co wydawało się, no, nieoczywiste. Tak, tak. No, wydaje mi się, że to jest jeden z tych wymiarów ym, wspinania, który też jest bardzo istotny, a często pomijany. To znaczy, prze, przekraczanie jakichś granic, nie? takich granic nie tylko tych 8000 metrów, ale też umiejętności znalezienia się w innym obszarze i kulturowym, ale też takim szacunku do miejsca, w którym jesteś, nie? Do, 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 do pewnej pokory wobec yy, yy, planety, mówiąc bardzo ogólnie, wobec yy, do przyrody, do tego zjawiska po prostu gigantycznego e, krajobrazu, którego, którego horyzontu nie jesteś w stanie objąć i, i wtedy po prostu tak coraz tam mniejszy jesteś i sobie zadajesz sporo różnych ważnych pytań, o co w tym wszystkim chodzi. Jako pasjonat e, kuchni i kwestii kulinarnych chciałem zapytać, co jedzą Himalaiści. Czym się rzeczywiście <laughs> Ale taka jest prawda, no. Osta osta nie nie. Ostatnio to, no, to widać, właśnie. Człowiek po prostu. Na kuchni tak Energię po prostu z niego pochłonął. Ale ostatnio miałem taką refleksję, że e, od e, cateringu na planie też mam poczucie, że zależy samopoczucie, właśnie aktorów, twórców. Im lepszy catering, tym lepszy film potem czasem może powstać. Ja bym nawet powiedział, że. Mm -hmm, mm -hmm. Te konsekwencje cateringowe są dosyć poważne w górach i no, to, co się robi na dole, czyli jednak jest jakieś zaplecze um, logistyczne, sanitarne, to tam tego nie ma. No, to było podstawowe pytanie, dobrze, no a, a jak mam się wyfikać na wysokości 4000? Co zrobić? Dużo pić wody, mało pić wody? E, jeszcze ta zmiana flory mhm. ktu, bakteryjnej, która jest e, w innym jedzeniu, zwłaszcza na innym kontynencie, no, jest dosyć poważna i wszyscy chorowaliśmy. E, lepiej, gorzej mhm. e, reagowaliśmy na te rzeczy, ale no, to było, było trudne. Tak? No, te zupy nie wiem. Kisiel. Skóry. Nie wiadomo z czego. Z jajkiem bybełtanem. Jakiś makaron, nie wiadomo, czy to jest chleb, czy nie jest chleb. nie dużo mięsa tak naprawdę. Raczej to mięso, które wnieśli nasi nasi przyjaciele z Pakistanu, czyli kury, koza, potem krowojak, na którego już nie mieliśmy. Kompletnie ochoty, bo był naszym przyjacielem w tej drodze. Co jedliśmy, no to, to co dali. E, naj, chyba dla mnie największym problemem była woda. Aha. I to, to, to okupiłem, że tak powiem, dosyć ciężko. Bo na dzień przed wyjściem. A ważna oczywiście historia, musieliśmy brać lek, który rozrzedzał krew. Także powodował, że zabezpieczało to nas przed chorobą wysokościową. E, ale Efektem ubocznym było to, że musieliśmy pić bardzo dużo mhm. i jednocześnie sikać bardzo dużo. Mieliśmy dwie butelki w namiocie na noc i lepiej, żebyśmy się nie, nie mylili, która jest do picia. Natomiast ja odstawiłem ten lek parę dni przed, przed zejściem już z bazy i okazało się, że Dostałem ataku kamieni nerkowych, bo to po prostu krew zgęstniała, no tak zareagowałem. Mm -hmm. Już mi się nie chciało pić tej wody 7-6 litrów dziennie, no bo to jest dosyć dużo, a ona jest niesmaczna. Jest destylowana z piaskiem, trzeba co, coś tam dodawać, żeby ona w ogóle jakoś smakowała, czy chociaż trochę soli, czy jakieś elektrolity. No i odstawiłem. No i mnie złapało, i schodziłem na środkach przeciwbólowych, a więc raz byłem najszybszy, raz byłem najwolniejszy i któregoś razu zab zabłądziłem. I, I oczywiście ktoś by powiedział, jak to jest możliwe na zejściu z góry, na lodowcu, który tam ma powiedzmy parę kilometrów szerokości, że zabłądzisz. No tak, no wiedziałem, że schodzę, ale nie wiedziałem, w którą stronę. Nie wiedziałem, gdzie jest. Przepraszam, Gora, a gdzie jest inne miejsce. I na radio skontaktowałem się z Jackiem Jawieniem, który, który pyta się, gdzie jestem. Ja mówię, wiesz co, przy drzewie. On no, no, ja mówi, dobra, poważnie. No, widziałeś drut? Ja mówię, no ten, są połączone jednostki wojskowe, które tam są, znaczy powiedzmy takie poserunki wojskowe. Drunki, tak. Takie niedu, nieduże poserunki, przepraszam. I e, takim drutem telefonicznym. E, ja mówię, wiesz co, jakieś dwie godziny temu może. On mówi, no dobra, no to, to szukaj główienka. Ja mówię, wiesz co, super rada. A on mówi, nie no, pomyśl. Ja mówię, no rzeczywiście, te nasze zwierzęta, które tam szły, one zostawiały ślady. One szły bardziej stabilnie ścieżką niż ludzie. Wiesz jak ja się cieszyłem, jak zobaczyłem pierwsze główienko? Także jeżeli pytasz o catering, no to, 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 to był wymagający. Nawet myślę, że bardziej po Alpach, nie że jednak byliśmy w jednym schronisku, tam trzeba było wieźć to wszystko dwukrotnie w styczniu na cały miesiąc dla dużej ekipy. byliśmy wszyscy tak skoszarowani naprawdę dosyć gęsto i to było wymagające dla wszystkich. A czy zdarzały wam się takie sytuacje jak na przykład bohaterowie filmu, którzy podgrzewali śnieg w garnuszku? Czy taka woda też była używana, czy nie trzeba było? Mieliśmy, Wodanek, w, 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 jak wychodziliśmy wyżej, bo w Karakorum w Alpach, y, myślę, że ten zasięg był taki y, dość rozsądny, w sensie 2-3 godziny, czasem 4 max może od schroniska, to te to, to, to termosy, które mieliśmy, w zupełności wystarczały, natomiast w górach rzeczywiście, jak już realizowaliśmy zdjęcia na samym Broad Piku, nie, nie w bazie, ale na Broad Piku, no to tam trzeba po prostu sobie tę wodę przygotować, bo jej całej nie wyniesiesz i ograniczasz ilość bagażu, żeby, to nie, żeby no, wody nie nieść, bo możesz ją ze śniegu. Natomiast w bazie była mesa, kuchnia, która ale nisko działało prawie non-stop, więc pod ciepłą, po, po, po wodę przygotowaną szło się do nich i, i ona tam była. Wody do kąpieli był limit, więc można było się kąpać raz na, nie pamiętam już ile, ale rzeczywiście... Na dwa tygodnie. Było. <laughs> <laughs> ostatni raz, raz umyłeś mi głowę burdukas. <laughs> <laughs> takim zimnym szlauchem <laughs> taką lufę, tam ze 300 metrów w dół do tego jeziorka takiego. Tak, okoliczność łapie, w katedrale W tak. wielkiej siedmiotysięczniki, a, a właśnie Lechu mył mi głowę i to mam nadzieję, że tylko metaforycznie. Tak, tak, to, to okoliczności były super. W ogóle warto wspomnieć, bo o wspomniałeś Jacek Jawieniu, bo ta wyprawa w Karakorum to jest nasz przewodnik i organizator tej wyprawy, Jacek Jawień, który jest takim człowiekiem gór, gór, po prostu tam się nie... Nie ogląda, po prostu no, to była twarda ręka, którą nas prowadził i bardzo szybko i, i skutecznie rozwiązywał problemy, jakie się pojawiły, właśnie takie, po prostu naprawdę się polinować przez no. Chodźmy dalej, nie? Mm, że bardzo szybko i sprawnie reagował na, na, na ten nasz zestaw. Taki jednak nieoswojony jeszcze z takim charakterem góry jak Karakorum. I myślę, że on i jego team, który miał 7-8 himalajstów, którzy też równocześnie wchodzili na Broadpeak. To była jakaś taka przeciwwaga dla filmowców, i Jacek nieraz o tym wspomina, że to był taki moment, w którym oni się uczyli nas, nie? To znaczy, oni Himalaiści patrzyli na nas, filmowców, a my, filmowcy, patrzyliśmy na, na nich Himalajstów, mimo tego, że się spotykaliśmy wcześniej na jakichś szkoleniach, obozach i tak dalej. No to jednak to Karakorum to było jednak inne przedsięwzięcie, i fantastycznie było obserwować, jak ta symbioza się buduje. Bo najpierw pojechaliśmy w Karakorum, a potem byliśmy w Alpach, więc w Alpach to jakoś procentowało, co sobie zbudowaliśmy. To było super. To ja jeszcze powiem, że jeden, jeden był podział na ludzi pracy i aktora. Aha. Pamiętam, przyszliśmy do bazy, ja tak popatrzyłem, a oni do tych beczek pociągnęli. Każdy robi swoje, ten wyciąga jakieś, jakieś szpeje do wspinaczki, tamten kamerę. Ja tak stoję. Ja mówię, co ja mam wyciągnąć scenariusz i czytać w ramioncie? No chyba zwariowali. No i pamiętam, że Szymon Kapaniak właśnie mówi do mnie, wiesz, tutaj się popsuł agregat, może naprawisz? Ja mówię, wiesz co, naprawię. I usiadłem i powiem szczerze, że, że jak... Wtedy zacząłem robić te wszystkie techniczne rzeczy, to, to też chłopaki zaczęli na mnie inaczej patrzeć i już przestałem być trochę takim aktoreczkiem. <grystanie> Ale a propos jeszcze pana aktoreczka. Czy aktoreczek miał czasem poczucie, że, że w tych najbardziej ekstremalnych miejscach, e, czuł, że już nie gra, tylko po prostu jest? Że, że to, co rejestruje kamera, to jest... E... Tak, na, na tym chyba też, e, e, Lechu, tobie zależało, nie? Żeby, żeby się odpiąć, tak? Żeby odpiąć się od takiego założenia, że coś się udaje. Na, oczywiście trzeba było dogrywać pewne rzeczy, tak? No bo jak się chodzi na czterech tysiącach, a jak się chodzi na pięciu tysiącach, to już jest róż różnica, a my mieliśmy zagrać 8000. tysięcy. No to trzeba było dodawać pewnego rodzaju wyobraźnię jakby moje ciało zachowało się tam, ale i tak było mi łatwiej niż z tak zwanego dołu. Yy. I były takie momenty, no. Pamiętam taki, takie wejście. i to chyba było zdobywanie pierwszy raz Rocky Summit. I miałem ostre podejście w puchu śnieżnym, tak po pas. I to było no mega. To, 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 ten cukier się sypał dookoła. Nie było gdzie się zaczepić. Te, te raki mi się ślizgały. E, ja szukałem jakichś stopni. Miałem czekan, który był krótszy niż, niż ten puch dookoła. A więc ja właśnie brodziłem w tym. I mówię, dobra, jeszcze kawałek. Jeszcze te 20 metrów. Dochodzę, a tam jest taki nawis. Mówię, e, fajnie. Ten nawis jest śnieżny, a więc ja to moment przejdę. Ja czekam, wbijam, a to jest pełen lód. Taką czapą nade mną. A więc w podejściu w górę i czapa. Ja mówię, wow, fajny dach, tylko z plecakiem i w rakach. Jak ja mam to przejść? Lechu kręci cały czas. Ja tam wykuwałem to i wspinałem się z 15 minut. Jak Boga kocham, a więc ja nic nie grałem. Wtedy nic. O to chodziło. Wtedy o, to. Ostatnia rzecz, jaką zrobił, to wyłączył kamerę w tym momencie, bo to było dokładnie to, o co chodziło. No, byliśmy skazani na pewnego rodzaju też taką przestrzeń, która jest niedookreślona. Nie? Mówi, mm. Sobie pójdziesz tędy, tam wyjdziesz, my jesteśmy z kamerą tu, panoramujemy, no reszta już jest twoja. Przejdziesz. To będzie, nie? no to widzę, m, obserwuję to, co się dzieje tam na stoku i, i cieszę się z każdego momentu, który jest jakimś rodzajem wyzwania, nie? który nie jest tak, że to się po prostu dzieje łatwo, bo łatwo tam nic nie przychodzi. Zmierzamy powoli na szczyt naszej fascynującej rozmowy. Dwie rzeczy jeszcze muszę zapytać. Pierwsza to Wisiorek, znajdujący się naszej Irka, bo z nim podobno jest związana historia i to jest nieprzypadkowy, że tak powiem, element. Tak, ten, ten kamieńki e, jest ze mną od Padziu, e, to jest 4000 na poziomie morza e, i to było w drodze na szczyt, e, wtedy skończyłem 50 lat i chłopaki mm, nie tylko obdarowali mnie takim kamykiem, ale przemycili w beczce w tej pełnej prohibicji krainie Pakistanu po jednym piwie i zrobili prezent też taki, że poprosili Ibrahima, żeby upiekł tort i to, to była niezwykła niespodzianka, za co, za co wam wszystkim dziękuję. To była nasza przyjemność, mój drogi, obserwować jak wiesz, ważny moment spędzasz, ważnym w życiu spędzasz z nami i się cieszyłem, że to jest częścią naszego doświadczenia. Super było. Słowie, no, co to musiało być za urodziny no, no. z widokami. Mm. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Film. Brodpik od 14 września. To nie film, to po prostu doświadczenie, można tak chyba powiedzieć. Filmowe doświadczenie, które zabiera widza w przejażdżkę przez świat natury i świat świadomości wybitnego polskiego himalaisty. Zapraszamy tak do tego doświadczenia. To do, 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 dobrze to ująłeś. Myślę, że to jest jakiś rodzaj przeżycia, tak? Leszek Dawid, Ireneusz, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.